pierwsza połowa wydaje mi się, że bardzo wyrównana, tak jak ogólnie cały mecz. W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze w defensywie i udało nam się na miarę możliwości zrobić to, co zakładaliśmy przed meczem, czyli odłączyć głównie prawą stronę, czyli Mariusza Jurasika i Patryka Kuścińskiego. No niestety w ataku już było trochę gorzej, nie wykorzystywaliśmy 100% sytuacji, szczególnie czterech karnych, które przynajmniej jakbyśmy połowę rzucili, to już by było 2 do przerwy dla nas i może mecz by się potoczył inaczej. Myślę, że pierwsza połowa to było słaba gra w obronie, mi się wydaje, bo 19 bramek stracone do przerwy z rywalem, no z Przemyśla na pewno ambitny zespół i walczyli do końca, ale myślę, że za dużo straciliśmy bramek w pierwszej połowie, w drugiej też. Wydaje mi się, że już było troszeczkę lepiej, ale ogólnie przez całe spotkanie 34 bramki to jest troszeczkę za dużo. W ataku można powiedzieć 44 bramki, w miarę dużo, ale i też było strasznie dużo chaosu, szarpanej gry. Najważniejsze, że udało się wygrać i 2 punkty zostały w Zabrzu. W drugiej połowie początek ok, a później w pewnym momencie coś stanęło. Kazik Kotliński zamurował bramkę. No a my z 6 metra nie umieliśmy rzucić i to był największa nasza bolączka dzisiaj. Tylko myśmy polegli w Przemyślu jako jedyny zespół na razie do tej pory w lidze. Trzymając sposób, nie wiem, na pewno widocznie nam ten rywal nie leży, ale mówimy sobie w szatni, że będzie ten mecz niewygodny, bo Przemyśl gra taką, można powiedzieć, piłkę troszeczkę szarpaną, chaotyczną, z takimi się zawsze zespołami źle gra. No i jeżeli byśmy przegrali, to może by można było mówić, że Przemyśl ma jakiś patent na nas, ale udało nam się wygrać 10 i to nas najbardziej cieszy. W drugiej połowie już pod koniec nie mieli problemu totalnie z rzuceniem nam bramki, tak na dobrą sprawę. W każdej akcji było bramka za bramkę. No i to był największy problem, a my znowu szliśmy do ataku, czy też czasami wybroniliśmy, biegliśmy z kontrą, a naprzeciwko nam stawał Kazik w bramce i on był tym murem, który odbijał piłkę. Myślę, że na pewno już w pierwszej połowie był taki moment, że wyszliśmy na 3 bramki i można było od tego momentu wyjść na większe prowadzenie. Znowu żeśmy gdzieś kilka jakichś prostych błędów, znowu remis. W drugiej połowie, tak jak powiedziałeś, doszliśmy ich, a czy odskoczyliśmy im na kilka bramek. Czy byli zmęczeni, nie wiem, ale na pewno ile można grać taką chaotyczną piłką ręczną i wyszliśmy na prowadzenie, no i żeśmy spokojnie oddalali się, gdzie wynik końcowy 10 bramkami różnica.